poniedziałku do piątku żyję super intensywnie, dlatego późny wieczór to jedyny dla mnie moment na chwilę relaksu. Tego czasu nie mam zbyt dużo, ale zwykle cały rytuał zaczyna się od prysznica, a dokładnie od wybrania aromaterapeutycznej kostki pod prysznic. Kładę ją na brzegu kabiny prysznicowej, a spadająca woda aktywuje zapach. Film DIY już wkrótce. Wieczorem nigdy nie myję głowy, bo robię to zawsze rano i nigdy nie wchodzę z maską pod prysznic, bo po prostu by mi spadała. Demakijaż robię prosto po kąpieli i tak to zwykle u mnie działa dobrze. Po wyjściu spod prysznica odklejam sztuczne rzęsy i wyjmuję soczewki. Do zmycia makijażu używam olejku i wody. Najpierw zwilżam twarz wodą, a olejek nalewam na dłoń i masuję nim całą buzię i oczy. Dla mojej skóry jest to najbardziej delikatny, a zarazem bardzo skuteczny sposób na pozmycie się nawet bardzo trwałego wodoodpornego makijażu. Tę czynność zawsze powtarzam dwukrotnie, bo za pierwszym razem robię demakijaż, a dopiero za drugim usuwam wszystkie zanieczyszczenia. Pomagam sobie w tym wszystkim dużymi, mokrymi płatkami kosmetycznymi. Kolejnym krokiem jest ukojenie cery przy pomocy toniku, koniecznie w sprayu. Nie przepadam jakoś specjalnie za zapachem róży, ale kiedy widzę, jak skóra uwielbia działanie wody różanej, no to stosuję ją regularnie. Jak pewnie wiecie, moim ulubionym sposobem aplikacji jest spryskiwanie, bo dzięki niemu unikam niepotrzebnego pocierania skóry. Kolejnym etapem rytuału jest użycie drugiego płynnego kosmetyku. Jest to bardziej esencja niż tonik tak naprawdę. Dwie małe krople wystarczają na całą twarz, a nawet szyję. Zauważyłam, że wprowadzenie konkretnie tego kosmetyku w mój rytuał sprawiło, że skóra jest dużo dłużej nawilżona w ciągu dnia, no i w nocy też. I tutaj też, żeby uniknąć pocierania, przykładam dłonie, delikatnie wtłaczając kosmetyk. Teraz czas na kolejne magiczne dwie krople, czyli serum lub olejek. Dzisiejsze serum jest olejkowe i ono daje mi bardzo mocne odżywienia i taki extra power dla mojej skóry, która jest naprawdę mocno zmęczona życiem w Warszawie i w takich ekstremalnych warunkach pracując od rana do nocy. No i wreszcie nadszedł czas na maskę. Czarodziejka z Księżyca wydaje się być najlepszym wyborem na dziś. No i czas na zasłużony odpoczynek. Czytadło na dziś wybieram z kubki książek obecnie czytanych. No i wiadomo, zalekam z nią na kanapie. Mój ukochany wtedy zwykle przynosi mi ciepłą herbatę i sam zajmuje się swoim czytaniem tak naprawdę. Po około 20 minutach zdejmuję maskę, bo zazwyczaj wtedy już czuję, że ona lekko wysycha na brzegach. Ważne jest, żeby masek tego typu nie przetrzymywać zbyt długo na twarzy, bo zadziałają no, zupełnie nie tak. Wręcz bardzo często mogą zadziałać odwrotnie od tego, jakbyśmy chciały. Odkładam więc maskę, a resztki produktów klepuję i pozostawiam na twarzy do wchłonięcia. Czytam sobie spokojnie dalej, aż poczuję senność. Wtedy idę do łazienki, by zakończyć mój wieczorny rytuał. Najpierw peelinguję usta. Potem myję zęby. I jeśli czuję, że moja skóra potrzebuje jeszcze czegoś ekstra, to nakładam na nią krem na twarz. Krem pod oczy. To, czy dam krem na twarz, zależy tak naprawdę od maski, bo niektóre z tych masek w płachcie wymagają jeszcze nałożenia dodatkowego kosmetyku, a czasami potrafią ich esencje być tak bogate, że cudownie można je czuć i wchłaniają się aż do poranka.
zanim wskoczę do łóżka, włączam spokojną muzykę, a potem zajmuję się dalej kosmetykami. Nakładam balsam na usta i porządnie, naprawdę porządnie, grubo kremuję ręce. Potem jeszcze tylko buziaczek na dobranoc od ukochanego i wreszcie pora spać. Kochane, kochani, piszcie mi koniecznie, co sprawia, że wieczorem relaksujecie się najlepiej. Także po prostu macie cudowne sny i budzicie się totalnie wypoczęci. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do kolejnego. Pa!